Dzień dobry YouTube, witamy was przed południem. Właśnie robimy śniadanie i co, Agi tutaj coś... Przypomina sobie, co jeszcze ma dołożyć. Tak właśnie, chodzi i tylko... Chodzi i tylko się zastanawia, co by teraz... Maciej chodzi na pole. Tak, ona idzie na pole, wynieś buty. No. Dokładnie. Także taka sytuacja. Śniadanko się robi, a my dzisiaj mamy... Ale mamy pogodę w Dębicy. Matko, no właśnie słyszeliśmy, że w Dębicy jest brzydko i jest poniżej 20 stopni i pada deszcz, a u nas w Dublinie jest w tym momencie 20, chyba 5 stopni i słoneczko, także lato. Ma być tak do wtorku bodajże. Chyba tak. Także super. Najważniejsza informacja w dzisiejszym vlogu. Ja skończyłam prasować, ogarnęłam prasowanie. Jak możecie zauważyć, jest rozłożone na łóżku, ale słuchajcie, to jest ostatnie moje prasowanie. Następne dopiero jak wrócę po urlopie do Dublina. Mamo, oddaję ci ciuchy operatora, moje ciuchy. Teraz ty prasujesz. Moja mama uwielbia prasować, ona wie, że ja nie znoszę prasować. Dlatego, mamo, masz teraz więcej. Oprócz swoich i taty będziesz miała i nasze. I jeszcze w międzyczasie tak właśnie tutaj biegałam po mieszkaniu, przygotowałam sobie kilka rzeczy do wyjazdu. Suszarka, no bo śpimy w hotelu, a rano będę chciała wysuszyć włosy. Okulary przeciwsłoneczne. Tutaj również mam piżamkę, którą ostatnio kupiłam, właśnie muszę odmetkować. Takie krótkie spodenki plus bluzeczka na szyrkach. Ja lubię właśnie takie komplety do spania. Oprócz tego krem do rąk, bo mam krem do rąk w torebce, ale on już jest prawie wykończony, także tutaj mam świeże opakowanie i coś, co bardzo lubię w okresie letnim, czyli miętowy IOS. Naprawdę jest świetny, ja go bardzo lubię właśnie latem. No i tutaj jeszcze kosmetyczka, też już spakowana, ale nie będę pokazywać. O, właśnie mgiełka, najważniejsza rzecz, operator, dziękuję. Najważniejsza rzecz, no fokus, najważniejsza rzecz, jeżeli chodzi o wyjazd dla operatora. A wracając do kosmetyczki, nie będę pokazywać, bo nagrałam wam filmik, nie wiem czy on już jest, albo będzie na moim kanale, także spakowana, nie rozpakowuję, nie wyjeżdżamy już, ale już jest przygotowana, więc jeżeli coś potrzebuję, to sobie po prostu wyjmę z kosmetyczki. Tutaj jeszcze pędzle, mgiełka, reload, no pomału, pomału powiem wam, że zaczynamy wszystko ogarniać. A teraz jestem przerażona, bo teraz najgorsze, czyli wybieranie ciuchów, co jedzie, co nie jedzie, co potrzebne, co niepotrzebne. Dajcie znać w komentarzach, czy wy lubicie się pakować i jak właśnie sobie z tym radzicie, bo ja zawsze pakuję się z listą. Tak wygląda zakopana Agi. Zaczęłam przybierać rzeczy, które ze mną jadą i powiem wam, że się wkurzyłam, wysypałam całe pudło i robię selekcję, co jedzie, co zostaje i co jest mi niepotrzebne, bo w tym nie chodzę. Także przy okazji pakowania czystki w szafie, bo tak to pudło leżało od tamtego roku, bo to są rzeczy, które tutaj złożyłam letnie i to są rzeczy, których naprawdę jak jest 2 dni czy 3 dni ciepłe w Irlandii, to z nich korzystam. One nie zajmują mi wieszaków z racji tego, że aż takich temperatur tutaj nie ma, a jak są, to jest, po prostu rzadkość. Także przeglądam rzeczy, właśnie sobie przypomniałam tą sukienkę, w której też nagrywałam dawniej filmy na YouTubie i powiem wam, że nie wiem jak wy, ale spakować się i zdecydować, co jedzie, co nie jedzie, w czym będę chodzić, w czym nie będę, to jest nie lada wyzwanie, no bo wiadomo, trzeba się spakować na różną pogodę, może być ładnie, może być brzydko, może padać, może nie padać, także nie lubię się pakować, naprawdę nie lubię się pakować, no ale niestety operator mnie nie spakuje, bo jakby operator miał mnie spakować, to miała jedną sukienkę, 2 pary spodenek i 1 koszulkę. Operator, jakbyś mnie miał spakować, co byś mi spakował? Nie wiem. No tak szybko, teraz, pakujesz Agi, co jej zabierasz? Sukienkę, kilka sukienek i te, i klapeczki. Mhm. Błąd, najważniejsze w pakowaniu u Agi są zawsze shorty. A, i shorty. Shorty, sukienki są na drugim miejscu. No, widzisz. W trakcie pakowania nawet znalazłam sukienkę, o której na śmierć zapomniałam. Widzicie, jak to czasami warto się pakować, nawet można znaleźć skarby, o których się nie pamięta. I chyba ją zabieram, bo jest fajna. Z bardzo fajnego materiału, będzie idealna na upały. Niech będą upały.
No, albo będzie deszcz i 17 stopni, tak jak dzisiaj. Najgorszy problem pakowania, które shorty zabrać. Powiem wam, że mam naprawdę bardzo dużo par shortów i tak stoję i zastanawiam się, te czy tamte, czy jeansowe, czy materiałowe, czy lniane, ale w końcu się określiłam i zabieram tak, te z Gapa, te kupiłam w tamtym roku, te również kupiłam chyba w tamtym roku albo 2 lata temu, te w tamtym roku, te mają już kilka lat, to są białe, lniane, ale takie fajne, przewiewne. Tyle. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć par shortów, ale wiem, że na pewno będę w nich bardzo często chodzić. Zresztą już wam niejednokrotnie mówiłam, że ja bardzo lubię shorty. Tutaj mam sukienki, kombinezony, to wiadomo, rzeczy na wyjścia. To zabieram, shorty i jeszcze muszę sobie przygotować jakieś bluzeczki i coś jak będzie chłodno, czyli jakąś kurtkę, ale chyba właśnie zabiorę tą kurtkę super dry, zaraz zresztą wam wszystko pokażę. Nie jest źle, słuchajcie, jeszcze tylko 2 kubki musimy spakować. Tak. Operator tutaj mi ugniata wszystko, żeby się zmieściło. Nie! Moja piękna biała koszulka. Brudne twoje hawajanasy, operator. Czyste, bo chodzę tylko w domu. I to po kąpieli, jak nie ma skarpetek. Tak, moje pachnące stópki. Ugniata moją bawełnę tutaj. Oj, mamo, mamo, nawet nie wiesz, ile cię prasowania czeka. Sorry. Sorry, winę tu. Sorry, teściowa. Sorry, teściowa. Tutaj jak widzicie, o właśnie operator, nie przykrył, jest lokówka, ale zabieram ją bez pudełka. Pudełka nie zabieram, pudełko zostanie w Dublinie. Chyba, że pudełko rozłożę na płasko, żeby wam pokazać. O właśnie, rozłożę na płasko. Mina operatora bezcenna. Żeby dobrze. Co pokazać? Dobrze, już pudełka nie zabieram. Żeby co pokazać? Nagram sobie przybitkę pudełka. Weź sobie tylko to, to ci jest potrzebne. To jest nałożone, czy to jest przyklejony operator? Dziękuję, operator. Jest proszę. Wielki. Ale bez tej naklejki, naklejka mi nie jest potrzebna. A, dobra, już tyle. Operatora, co to jest? To jest z tego. A do czego to? Jak włosy... Ciągną. Ciągną i... To wtedy ucinasz. I tyle. No to nożyczki nie są, na pewno. Ciężko. Ej, operator, nie gadaj. Operator, co zabijasz od 5 minut? Komara. I gdzie jest ten komar? Nie wiem. Uciek, operator. Schował się. Tak. Operator ma oko na Maroko. Naprawdę, słuchajcie, walczy tu z komarem. Ja się zachodzę ze śmiechu. Co ty mówisz do mnie? You talking to me? Słucha moja nasa. Wiecie co mi... Wiecie jakiej wielkości jest komara, jakiej wielkości jest hawajanas? Ale to jest jakiś trefny hawajanas. To właśnie do mnie, to mnie tak, to nie jest wina moja, tylko hawajanasa, bo jest trefny. Niech mi nikt nie mówi, że mam zeza. Operator tam się komara schował, zażywa teraz terapii w kulach z Lasza. Aroma? Chodź to. Nie ma go. Nie ma. Uciek skórze żywo. Czybyk. Boże, polowanie na komara z hawajanasem. A to, że moja wina, że on lata tu, a ja biję tu? Powiem wam, że ostatnie dni mam bardzo busy, składam dość dużo filmów, Agi nagrywa, żebyście mieli jak najwięcej filmików. Nie chcemy was też zostawić bez filmików. I teraz Agi nadzoruje i sprawdza, jak film jest złożony. Każdy film ogląda i sprawdza, czy operator jakiegoś mistake'a nie popełnił. Także kierowniczka sprawdza, teraz film ogląda. Jak możecie zauważyć, browar operatora, bo przy browarze się najlepiej pracuje. Agi założyła moje słuchaweczki i teraz odsłuchuje i wszystko ogląda, jak operator złożył film. Damy nocną porą. Nie, nie jest jeszcze taka nocna. Co prawda jest już po 10, ale jeszcze nie jest tak źle. To już będzie ostatni wątek w dzisiejszym vlogu i ostatni vlog przed wakacjami. Już nic więcej się nie pojawi. Pojawią się inne filmy, które dla was przygotowałam. Ja muszę wnieść pranie do domu. Muszę przynieść oczywiście swoje konwersy z balkonu. Wiecie, wolę nic nie zostawić, bo jak przyjdzie deszcz, jak mi zmoczy, to będę musiała po raz drugi je prać. A już są suche, na pewno są suche. I chciałam was jeszcze poinformować, że jeżeli chcecie być z nami na bieżąco,
jak nam mija podróż do Polski, jak będziemy w Polsce, co tam u nas słychać, to zapraszam Was na Snapa, bo to jest ostatni vlog, który nagrywam przed wyjazdem. Już więcej vlogów nie będzie. Kolejne vlogi, które się pojawią, to będą vlogi z podróży, ale to nie na razie, bo tak jak wiecie, ja nagrywałam dużo filmów stacjonarnie i one sukcesywnie będą się pojawiać dzień po dniu. Dlatego, jeżeli chcecie być z nami na bieżąco, no to jedyne miejsce, no to oczywiście Snap. Także zapraszam Was serdecznie na Snapa, Agi Endomo. Zawsze link jest pod każdym moim filmem. Także buziaki, pa! And you keep asking why.